Zespół chińskich naukowców przeprowadził z sukcesem pierwszy test pociągów technologii nadprzewodzącej. Superszybki pociąg Maglev porusza się dzięki polu magnetycznemu. W założeniu ma poruszać się z prędkością 1000 km na godzinę. Pojazd powstający w firmie specjalizującej się w przemyśle lotniczym ma przewozić ludzi oraz towary. Poruszać ma się w specjalnym tunelu i będzie to najszybszy transport lądowy na świecie. W przyszłości pociąg ma łączyć ze sobą megamiasta w Chinach. Wcześniejsze testy pozwalały osiągnąć prędkość 623 km na godzinę. Po udanych testach całego systemu pociąg zostanie wprowadzony do użytku. Aktualnie szybka kolej w Chinach porusza się z prędkością 350 km na godzinę.